Kibice wicemistrza Polski GKS-u Tychy będą zapewne długo pamiętali tegoroczną jesień piłkarską. Pozycja w tabeli świadczy o jakimś trudnym do przezwyciężenia regresie tyskich górników. Dziś spotkali się z warszawską Legią. Gospodarze w ciemniejszych kostiumach rozpoczęli grę z wielkim animuszem. Szczególnie dobrze spisywał się grający z numerem 7 Józef Sztuka. Już w 17 minucie zdobył bramkę dla GKS-u. Był to dopiero drugi mecz w lidze tego zawodnika, pozyskanego niedawno z Walcowni Czechowice. Dzisiaj był najlepszym piłkarzem w zespole gospodarzy. Rezultat 1-0 utrzymał się do przerwy. W drugiej części meczu Tyszanie kilkakrotnie znajdowali się w dogodnych sytuacjach, których nie potrafili wykorzystać. Legioniści grali bardzo spokojnie i rozważnie. Kazimierz Dejna doskonale wywiązywał się ze swej roli. W 61 minucie zdobył wyrównującą bramkę, egzekwując wolnego w charakterystyczny dla siebie sposób. W końcowych minutach spotkania Tyszanie rzucili się do desperackich ataków, stwarzając niesamowite wręcz zamieszanie pod bramką Sobieskiego. Ale znów dało sobie znać brak skuteczności napastników. Roman Ogaza również wiele zatracił ze swej bojowości i celności strzałów. Mecz zakończył się remisem 1-1 i nie krzywdzi żadnej z drużyn, ale ostatnia pozycja GKS-u po rundzie jesiennej jest dla kibiców szokującą niespodzianką.